oni wszyscy do nas, tak? Natomiast ci, którzy już zostali przejrzeni, którzy już znaleźli pracę w Niemczech, we Francji, to jest wszystko w porządku. W 2015 roku problemu jakoś nie było. Franciszek nawoływał, weźcie do parafii, weźcie w Europie po te dwie rodziny i tak dalej, sam wziął dwie rodziny, no przecież to są wszystko PR-owskie zagrania. Ja myślę, że problem leży zupełnie gdzie indziej. Syryjczycy, czy też w ogóle ludzie stamtąd jadą po lepszy byt, a ten lepszy byt zapewnia socjal, który jest w idiotyczny sposób wypłacany na Zachodzie, no. Przecież to wystarczy mieć 9 muzułmańskich dzieci, na przykład w Berlinie, i mieć rocznie 300 tysięcy euro zasiłku. Ludzie, przy tym trzeba się puklać w głowę, no. Panie pośle, zmieniamy temat. Jesteście za referendum w sprawie uchodźców, ale czy tak samo jesteście za referendum w sprawie reformy szkolnej? Prawie milion co zabrano w tej sprawie. Panie redaktorze, rząd, jakikolwiek by nie był, czy on jest z PO, czy on jest z PiS-u i tak dalej, on jest z woli narodów wybranych takim zarządem państwa polskiego. Jeżeli naród chce referendum, to psim obowiązkiem rządzących jest ogłosić referendum. My dlatego, a to chcę wytłumaczyć pani Lubnauer i innym, które zadawały z mównicy pytanie, gdzie o drugiej w nocy był Kukiz, nie będziemy nawet dyskutować na ten temat, pani Lubnauer. My jesteśmy od samego początku, stoimy na stanowisku, że jeżeli podpisy zostały złożone, referendum ma się odbyć, koniec, kropka, o czym tu dyskutować? No, 900 tysięcy podpisów. Inna coś sprawa, kręci. Jest, będzie wynik referendum. Bo teraz pani... Chyba mu bardziej zależy na tym wyniku referendum niż... Na referendum, niech ten facet kręci, uważaj, psim obowiązkiem ten facet uważa. I macie państwo szczerą wypowiedź moją w tej kwestii. Jeżeli naród chce, to niech przekona, a może mnie przekona broniacz, nie wiem, no. Moje przekonanie na dzień dzisiejszy, że reforma powinna się odbyć, że ośmiu... Czyli ta reforma się panu podoba? Podoba się. Dobrze, ostatnie pytanie, panie pośle. Polskie samoloty F-16 nad Bałtykiem przechwyciły samolot z rosyjskim ministrem obrony Szojgu. Zrobiło się groźnie. Czy z tego może coś być gorszego? Nie podoba mi się przechwycenie, bo przechwycenie według mnie to jest przechwycenie celu, czyli zniszczenie celu. Natomiast to jest asysta do wyprowadzenia samolotu poza granicę danego państwa, jakiegoś zabłąkanego. Tak, Rosjanie mają inną metodę. Rosjanie tam trochę spróbowali odstraszyć. No, Rosjanie mają inne metody. Na przykład zestrzelili w 90-tych lat, początku 90-tych lat pełen pasażerów samolot japoński. Więc mamy do czynienia tutaj z jednej strony z rosyjskim traktowaniem własnej przestrzeni i z drugiej strony, no, pukają nas, pukają. Te Su-35 tam latają na około 154, ok, ale F-16 doszedł, pokazał się, pomachali sobie skrzydłami, jest ok. Natomiast Rosjanie muszą wiedzieć, że takie latanie gdzieś tam 2 metry, skrzydło w skrzydło, bez byle powiew wiatru, może spowodować katastrofę, a może być to katastrofa bardzo poważna, tak jak była zresztą w Syrii z samolotem, z bombowcem rosyjskim, zestrzelonym przez Turcję. Panie pośle, serdecznie panu dziękuję za przybycie tak wcześnie do studia. Drodzy państwo... Jaki mądry, Boże, najmądrzejszy z całej wsi. Kukiz 15. Dziękuję uprzejmie. Powtórka programu. Najmądrzejszy z całej wsi. Autopromocja. Szukanie utraconej tożsamości, woli życia i znaczenia miłości. Balansowanie na cienkiej linii oddzielającej świat racjonalnych faktów od ich magicznych interpretacji. W książce pod tytułem Kura i zaklinacz deszczu Anna Janeska buduje uniwersalny świat, w którym mieszają się fakty historyczne, wierzenia i ukryty język sztuki. Anna Janeska, scenarzystka, pisarka, poetka oraz tłumaczka poezji prozy czeskiej na język polski, będzie gościem audycji Warto Czytać w niedzielę o 14.15. Luisa Wybłot, zapraszam. Do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 5. Czas na najważniejsze informacje.
Adam Horowiec, zapraszam na szczegóły. Polska sprzeciwia się stałemu i obowiązkowemu mechanizmowi relokacji uchodźców. Warszawa czeka teraz na szczegóły brytyjskiej propozycji dotyczącej praw Polaków na wyspach po Brexicie. To najważniejsze polskie postulaty na zakończonym w Brukseli szczycie Unii Europejskiej. Polska, podobnie jak inne kraje Unii, czeka na konkretne propozycje ze strony Londynu. Chodzi o sprawę obywateli krajów Unii, którzy mieszkają na wyspach. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapewniała, że ci, którzy mieszkają od co najmniej 5 lat, będą mogli legalnie zostać, a rodziny mieszane nie będą rozdzielane. Liderzy innych krajów Unii uznali, że takie propozycje są niewystarczające. Premier Beata Szydło apelowała w Brukseli również o bardziej ambitne wytyczne do negocjacji Unii z Rosją w sprawie budowy drugiej magistrali gazociągu północnego. W ocenie polskiego rządu dokument, który kilka tygodni temu opublikowała Komisja Europejska, jest zbyt ogólny. Słychać też głosy, że w interesie krajów naszego regionu byłoby twarde i jednoznaczne stanowisko w sprawie Nord Stream 2, by nie otwierać drogi do ustępstw wobec Rosji. Opinię Polski premier Beata Szydło przedstawiła na zakończenie unijnego szczytu w Brukseli. Komisja Europejska powinna mieć silny mandat, a Rada Europejska powinna znać zawartość tego mandatu. I ten mandat powinien zapewnić wdrożenie prawa unijnego wobec tej inwestycji. To jest nasz cel i to podkreślałam w swoim wystąpieniu. Tymczasem w wytycznych do negocjacji z Rosją nie ma jednoznacznego stanowiska, że unijne przepisy powinny mieć zastosowanie w całości zarówno do części morskiej, jak i do lądowej. Gdyby był taki warunek Brukseli, inwestycja Nord Stream 2 byłaby nieopłacalna. Rozmowy z Moskwą to pomysł Komisji Europejskiej, która tłumaczyła, że różne są ekspertyzy na ten temat i że inwestycja nie może być w próżni prawnej. Komisja zaproponowała zatem wynegocjowanie wspólnie warunków dotyczących budowy Nord Stream 2. Prokuratura Regionalna w Szczecinie złoży zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego w Szczecinie o odmowie tymczasowego aresztowania 10 osób zatrzymanych pod zarzutem korupcji i niegospodarności na szkodę grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Zdaniem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, decyzja sądu w Szczecinie o niearesztowaniu zatrzymanych w związku z aferą policką jest niezrozumiała i szokująca, a wniosek prokuratury był dobrze uzasadniony. Niestety, co jest rzeczą bardzo zasmucającą, a z punktu widzenia prokuratorów, wręcz i funkcjonariuszy CBA, którzy wykonali przez wiele miesięcy bardzo ciężką pracę, podkreślam, bardzo ciężką pracę, wręcz kompletnie niezrozumiałą, by nie użyć mocniejszych słów, szokującą była decyzja sądu rejonowego, który odmówił w tych warunkach zastosowania tymczasowego aresztowania, czym zdaniem prokuratorów może istotnie przyczynić się do utrudnienia prowadzenia tego śledztwa. Zbigniew Ziobro zapowiedział zmiany w prawie zaostrzające kary za przestępstwa gospodarcze, a we wtorek Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłych członków zarządu zakładów chemicznych Police i niektórych byłych menadżerów spółki. Prokuratura zarzuca im narażenie spółki na straty w wysokości 30 milionów złotych. Donald Trump wyraził wątpliwości co do osoby specjalnego prokuratora Roberta Mallera, który nadzoruje śledztwo w sprawie potencjalnych powiązań jego sztabu wyborczego z Rosją. Amerykański prezydent wskazał na bliską znajomość Mallera z byłym szefem FBI Jamesem Comeyem oraz dobór współpracowników. O szczegółach tej sprawy z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Robert Maller objął stanowisko specjalnego pełnomocnika do nadzorowania rosyjskiego śledztwa po tym, jak Donald Trump niespodziewanie zdymisjonował Jamesa Comeya. Były szef FBI zarzucił wtedy prezydentowi, że nakłaniał go do zaprzestania dochodzenia w sprawie swego byłego doradcy generała Michaela Flynna. Teraz Robert Mueller musi zbadać te zarzuty. Donald Trump wyraził jednak wątpliwość, czy będzie w stanie zachować bezstronność, ponieważ jest dobrym znajomym Comeya. Amerykański prezydent skrytykował także prowadzony przez Mallera dobór kadr. Ludzie, których zatrudnia, są zwolennikami Hillary. Niektórzy pracowali dla Hillary Clinton. Powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, zaznaczając, że uważa Roberta za człowieka honorowego i uczciwego. Donald Trump zaprzeczył też stanowczo, by doszło do jakiejkolwiek koordynacji działań jego sztabu wyborczego z Rosją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś zachmurzenie umiarkowane na północy i północnym wschodzie kraju, do tego opady deszczu. Na termometrach od 17 stopni na północy, 24 w centrum, do 29 na południowym zachodzie. Jest. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 5. Powtórka programu. Rządy pieniądza.
Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną goście dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, witam serdecznie. Sławomir Horbaczewski, ekonomista. Dzień dobry. I Michał Kobosko, Atlantic Council. Dzień dobry. Od bardzo dobrych nastrojów konsumenckich zaczynamy dzisiaj Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24, bo jeszcze nigdy konsumenci nie czuli się tak dobrze. Z badań GUS-u i NBP wynika, że optymiści przeważają nad pesymistami już drugi miesiąc z rzędu, po raz pierwszy w najnowszej historii Polski. Wskaźnik ufności konsumenckiej to taki miernik, za pomocą którego GUS i NBP badają opinię konsumentów odnośnie oceny ich własnej sytuacji finansowej, sytuacji gospodarczej kraju oraz zamiarów odnośnie ważnych zakupów i oszczędności. Wskaźnik bieżący wzrósł w czerwcu do 4,8 punktów, co jest najwyższym poziomem w historii badań. No ja też nie dziwię się, że czujemy się dobrze, bo sytuacja na rynku pracy bardzo dobra, sprzyja, płace rosną, więc czego więcej? Artur Bartoszewicz? Kilka czynników, bo to nie tylko, to ja myślę, że i pogoda bardzo pozytywnie nastraja. Chociaż dzisiaj w Warszawie pada. Tak, ale to jest jednak masę takich czynników, które może się odbijać, ale bezwzględnie, czy wracając tak naprawdę do gospodarki, ekonomii, to sytuacja na rynku pracy, która powoduje, że ten pracownik ma łatwiej. Część osób, które do tej pory były na bezrobociu, no udało się włączyć do rynku pracy. Na rynku pracy brakuje rąk i mamy sytuację, w której korzystać musimy z pracowników z zagranicy, a nawet za chwilkę zaczniemy żałować, że tak naprawdę tak mało ich przyjechało, albo ci, którzy przyjechali, będą migrować dalej. To będzie bardzo duże zagrożenie dla gospodarki. Wyłączyliśmy niestety część osób starszych i będziemy musieli popracować nad tym, żeby osoby, i tu przepraszam, że powiedziałem starszy, do osób 55 plus, ale tak, no tak to z punktu widzenia seniorzy, oczywiście seniorzy, ale nad tą częścią populacji musimy popracować, żeby ona została włączona do rynku pracy, bo bez niej będzie bardzo ciężko nam wykonać kolejne te skoki takie wzrostowe, o jakim oczywiście marzymy, ale bezwzględnie, czy te wskaźniki bezrobocia, czy te wskaźniki wzrostu gospodarczego są drugorzędne z punktu widzenia mojego, jako planisty i programisty wieloletniego, właśnie w kontekście tego, jak ludzie odczuwają przyszłość. Jeżeli ludzie budują tą przyszłość w nadziei pozytywnej i odbierają tą przyszłość w taki sposób, że decydują się konsumować, że decydują się podejmować takie decyzje, ale też przecież za chwilę to się przekłada na działania również inwestycyjne, no bo na tę konsumpcję trzeba zapewnić dostawę towarów, usług, to jest mechanizm bardzo pozytywny dla gospodarki. Byśmy mieli odmienną sytuację, czyli bardzo wysokie wzrosty i dobrą sytuację na rynku pracy, ale gdyby ludzie mieli złą perspektywę przed sobą, czy też odczuwali tą niepewność, to mechanizmy byłyby krótkookresowe, a nie średnio-długookresowe. No z pewnością czekamy teraz na włączenie tego drugiego silnika, czyli inwestycji, bo konsumpcję mamy. Sławomir Horbaczewski. Jako osoba starsza, no bo już prawie 55 plus, to ja muszę zdecydowanie powiedzieć, że 50 plus. Oczywiście, aczkolwiek podobno urodziły się już osoby, które będą żyły 150 lat na świecie, no więc zbliżamy się powoli również do 500-letnich okresów. Słyszałem, że gdybyśmy śpiewali sobie nie 100 lat, a 200 lat, to byśmy żyli więcej niż 100 lat. To może należy to zmienić. Kodujemy od dzieciństwa, że mamy żyć 100 lat. To się nie rymuje. To jest właśnie kluczowe, żeby się nie kodować, żeby spojrzeć w przyszłość, dlatego że po 2008 roku, po kryzysie, my coraz większą uwagę zaczynamy przywiązywać do psychologii społecznej, bo do tej pory w ogóle gospodarka, tak jak wiele osób w tej chwili zauważa, opierała się tylko i wyłącznie, z pełnym szacunkiem, dla księgowych, na księgowych i na tych tak zwanych Excelach. W tej chwili element społeczny zaczyna odgrywać coraz większą rolę, w związku z czym aktywizacja chociażby osób, które, tak jak pan doktor powiedział, były do tej pory poza rynkiem pracy, jest bardzo ważna. Oczywiście będą takie osoby, których nie da się zaktywizować, które są trwale poza rynkiem pracy i w naturalny sposób zawsze będziemy mieli pełny współczynnik bezrobocia. Trzeba też o tym powiedzieć wyraźnie, że on zawsze na poziomie, według metodologii Eurostatu, czyli tej unijnej, bo ona jest dla nas korzystniejsza, będzie zawsze rzędu tam 2-3-4 nawet procent. Niemniej jednak rzeczywiście aktywizacja osób jest bardzo ważna, zarówno tych starszych, chociażby takich w moim wieku, jak i tych osób, które są do tej pory, czy były do tej pory wykluczone, a powoli zaczynają wracać do gospodarki. Ale zmiana podejścia, to od czego zacząłem, czyli przede wszystkim elementy społeczne. Ekonomia to jest nauka społeczna, to nie jest ekonomia ścisła, prawda, bezwzględnie. I w związku z tym, jeżeli będziemy dążyli do zrównoważenia, czyli zwracali uwagę na komfort życia, na takie poczucie szczęścia, to ludziom się będzie żyło lepiej. Ten wskaźnik, od którego pani redaktor zaczęła, drugi miesiąc on jest pozytywny, a do tej pory był negatywny. Jeżeli jest pozytywny, to znaczy, że ludzie długoterminowo, bo można powiedzieć, że to jest jeden ze wskaźników wyprzedzających, czyli taki wskaźnik, który mówi o tym, co będzie za chwilę. I
tutaj jeszcze, przepraszam, wejdę z drugie słowo, ja przepraszam, że przerywam. Bardzo proszę. Ale ten wskaźnik szczęścia jest fantastyczny. Ja pamiętam, że kilka lat temu w Komisji Europejskiej była taka, czy w Parlamencie Europejskim, i to przeszło do Komisji Europejskiej, była taka debata właśnie, czy nie należy zmienić sposobu na przykład redystrybucji pieniądza w Unii Europejskiej, które dzisiaj jest, bazuje na produkcie krajowym brutto, na właśnie wszelkiego rodzaju wskaźniki szczęścia, czyli poczucia, gdzie tak naprawdę czuje ludzie, Europejczycy odczuwają dyskomfort życia i im należy pomóc, a ci, którzy mają większe zadowolenie, nie pomagaliby tym, którzy właśnie mają mniejsze. To są rzeczy, czy te wskaźniki, które są przyszłością, że te matematyczne, takie czysto statystyczne, one nie odzwierciedlają rzeczywistego poziomu życia Kowalskiego w jakikolwiek sensie. To w takim razie Michał Kobosko, konsument szczęśliwy, zadowolony, w dobrych nastrojach? Ja zdecydowanie tak. Natomiast tak trochę chodzę, zastanawiam się, bo chodzę rozmawiać z ludźmi na ulicach, tak, aż tak bardzo wielu przeszczęśliwych ludzi to nie widzę, nie słyszę. Może chodzę po złych ulicach po prostu, bo ten wskaźnik optymizmu konsumenckiego, najwyższy w historii, no jest siłą rzeczy wydarzeniem bezprecedensowym i musi nas cieszyć, że Polacy widzą, że ich zdaniem sprawy w kraju idą w stronę, przynajmniej po stronie gospodarki, po stronie ekonomicznej, idą w dobrym kierunku. Tutaj jest też ciekawe, jak zawsze, chyba to zróżnicowanie, że ludzie bardziej w tej chwili wierzą w dobry rozwój gospodarki kraju niż w poprawienie się nagle ich sytuacji domowej, gospodarstw domowych. Tam jest wyraźnie widać te różnice we wczoraj podanych wynikach. Myślę, że bardzo dobry pod każdym względem sygnał. Ludzie też, jak sądzę, widzą, że działania rządu idą w kierunku ograniczania nierówności społecznych, takich, które w Polsce są postrzegane od lat jako niezwykle ważny czynnik zniechęcający też Polaków na przykład do podejmowania jakichś działań gospodarczych, no bo zawsze będą ci bogaci, którzy sobie zawsze poradzą i tak dalej, i tak dalej. No tutaj działania rządu, programy socjalne, które już istnieją i które mają zaistnieć w następnej kolejności, no myślę, że wprowadzają Polaków w takie wrażenie, że ktoś dba o to, żeby się społeczeństwo polskie dalej nie rozwarstwiało. Znaczy, bogaci i tak sobie poradzą, albo w Polsce, albo gdzie indziej, natomiast tak zwani zwykli szarzy Polacy i Polki mają w tej chwili jakieś takie poczucie, że ktoś im pomaga. Ja też się nie dziwię, że ta ogólna ocena sytuacji ekonomicznej w kraju jest dobra, bo po danych, które publikowało właśnie Ministerstwo Finansów w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie od stycznia... Polska nie ma deficytu po 5 miesiącach. Prawda? Albo historyczny wstyd, albo historyczne pójście we właściwą stronę, we właściwym tempie, dlatego że my jesteśmy w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej takim bardzo dużym silnikiem wzrostu, bardzo istotnym silnikiem wzrostu i krajem, który skorzystał chociażby na wprowadzeniu wspólnej waluty euro, są Niemcy. Niemcy mają bardzo dobrą sytuację budżetową. Teraz jeżeli my chcemy przejść z gospodarki, a przechodzimy ewidentnie z gospodarki imitacji do gospodarki innowacji, oczywiście jest to bardzo trudna i daleka droga, długa droga, trzeba być tu bardzo konsekwentnym, no to spójrzmy na Niemcy, zobaczmy na ich budżet. Jeżeli oni mają zrównoważony budżet, dlaczego my nie mamy mieć zrównoważonego budżetu? Ja tylko przypomnę, że chociażby eksport nasz to jest w 50% eksport do strefy euro, a około 1/4, czyli połowy z tego eksportu do strefy euro to jest eksport do Niemiec, czyli bardzo wyraźne związki z Niemcami. Uczmy się, czerpmy od Niemiec, od Niemców te dobre rzeczy i bądźmy, miejmy swoją własną tożsamość, bądźmy własnym narodem w Europie. Zachowajmy tą narodowość, czyli nie bądźmy w tym supermarkecie, jak to prezydent Emmanuel Macron mówi, tylko bądźmy rzeczywiście swoim własnym narodem w tej Europie, którą chcemy współkształtować. No to jest kwestia tak naprawdę bezpieczeństwa naszego i przyszłości, bo jesteśmy krajem w dosyć dużym poziomie zadłużenia, bez względu na to, jak on dzisiaj w tych limitach wydaje nam się bezpieczny, ale przejście biliona długu publicznego jest wartością bardzo znaczną i spłacenie tych zobowiązań w perspektywie średniookresowej jest mało prawdopodobne. Dlatego też brak dalszego zadłużania się, bo mówimy o sytuacji, w której jeżeli deficyt jest na koniec maja na poziomie 200 milionów złotych, to tak naprawdę mówimy, 30% założonego planu. W statystycznym cudzysłowie błędzie, tak, takiej wartości, więc jakby w przepływie to wystąpiła, jeżeli uda się, oczywiście to jest mało prawdopodobne, żebyśmy do końca roku utrzymali tego typu wartość, dlatego że to jest jakby szokowe by było wyjście z takiej sytuacji stałego, ciągłego zadłużania się, ale gdybyśmy
maksymalnie obniżyli deficyt, gdyby ten wpływ deficytu na dług publiczny był najmniej istotny, a w przyszłym roku, gdyby się udało jeszcze bardziej poprawić, skorzystać z jednej strony ze wzrostu gospodarczego, a z drugiej strony z uszczelnienia systemu podatkowego i efekty by to przyniosło, to marzy mi się sytuacja, w której będziemy odczytywać dane, że nie tylko nie mamy deficytu, ale mamy nadwyżkę i tą nadwyżkę przeznaczamy odważnie i dajemy sygnał całemu światu, że my zaczynamy spłacać długi. W tym momencie polska sytuacja gospodarki polskiej i ocena polskiej gospodarki była całkowicie odmienna i naprawdę perspektywy rozwojowe byśmy mieli większe. Trzeba brać pod uwagę, że my jesteśmy w bardzo dobrym okresie. My mamy 2014-2020 tą perspektywę finansową, która ostatni raz daje nam tak duży dopływ kapitału i za rok, za dwa będziemy podlegali pewnej ocenie, dlatego że będzie rozstrzygana przyszłość po roku 2020 i jeżeli dzisiaj statystycznie dostajemy około 10 miliardów rocznie transferów, to znaczy tak, w taki sposób też inwestorzy zewnętrzni nas postrzegają. Mówią, cały czas dostajecie kroplówkę i teraz wasza kondycja jest zależna od tej sytuacji. Nie radziliście sobie, bo nawet potrafiliście mieć deficyt, zadłużaliście się. Teraz może nam się uda tą sytuację wyprostować, ale jeżeli transfery będą malały w przyszłości albo ich w ogóle w jakimś okresie nie będzie, a przypomnijmy sobie, że jak spadły transfery z funduszy unijnych, to natychmiast na inwestycjach się odbiło. Więc te perspektywy są niezwykle istotne. To tak, jak my się przygotujemy do tej sytuacji po roku 2020, jak zbudujemy własne potencjały, tak lżej zniesiemy tą sytuację, w której nie skorzystamy niestety z tak dużych pieniędzy po roku 2020. Potrzeby pożyczkowe rzeczywiście maleją, ale to jest też zgodne z teorią ekonomii, z tym, co zalecają, a tak jest dobra koniunktura gospodarcza, to należy to wykorzystywać i właśnie wypracowywać nadwyżkę. Michał Kobosko. No tak, no to jest taka sytuacja, w której w tej chwili myślę, że mamy dużą szansę na pożyczanie zdecydowanie taniej niż do tej pory. Rząd zamierza tę szansę wykorzystać. Polska no nie miała takiej sytuacji przez te 27 czy 28 lat, więc ja oczywiście chciałbym, żeby zadłużenie przestało rosnąć w takim tempie, w jakim rosło w ostatnich latach i żeby to spłacanie długów w pierwszej kolejności, żeby ona zaczęła mieć miejsce w widocznym skutku, ale należy wykorzystać to realnie, że w tej chwili możemy pożyczać taniej. Ja bym przypomniał innego Niemca, Alberta Einsteina, bo tu rozmawialiśmy o Niemcach, więc Niemcy w gospodarce z jednej strony, a to w końcu naukowiec Albert Einstein, który powiedział, że żeby rozwiązać jakiś problem, który powstał w danej czy przy danych paradygmatach, to najprościej optymalnie jest po prostu zmienić te paradygmaty najpierw, a dopiero później rozwiązywać problem, czy rozwiązać ten problem przy innych założeniach, na innym poziomie myślenia, niż były wtedy, kiedy on powstał. I teraz, jeżeli my podchodzimy do gospodarki w inny sposób, czyli zaczynamy patrzeć w kierunku rzeczywiście przyszłości, a nie teraźniejszości i zaczyna nam się chcieć, żeby cokolwiek w tej gospodarce zrobić, to jest optymalny moment, żeby właśnie zacząć myśleć o przyszłości. I to, o czym mówił pan doktor, to jest bardzo dobre podejście, bo zacząć myśleć o tym deficycie, który jest dla nas pewnym obciążeniem, ale z drugiej strony ten deficyt jest obciążeniem dla bardzo, w ogóle deficyt budżetowy w bardzo wielu krajach na świecie jest obciążeniem dla nich i pytanie, czy on tak naprawdę nie jest kierunkiem, nie wyznacza kierunku rozwoju gospodarki, bo przecież gdyby teraz stopy procentowe gwałtownie wzrosły, jest pytanie, czy gdyby stopy procentowe gwałtownie wzrosły, to niektóre kraje nie z naszego obszaru, tylko kraje, które mówi się tak powszechnie, że są bardzo mocno rozwinięte, byłyby w stanie obsługiwać swoje zadłużenie gospodarcze, między innymi tak nieefektywne kraje, jak Francja, bo Francja jest generalnie krajem nieefektywnym, krajem, który dużo stracił na wprowadzeniu euro. Jak spojrzymy na bilansy handlowe Francji przed wprowadzeniem euro, a po wprowadzeniu euro, to jest zupełnie lustrzane odbicie, kompletnie. Więc pytanie, czy przypadkiem Emmanuel Macron, prezydent Francji, drugi raz go dzisiaj już wspominam, tak ten supermarket nie mocno zabolał, to pytanie jest takie, czy on przypadkiem nie próbuje uciekać do przodu po to, żeby nie rozwiązywać tych dzisiejszych problemów? Tak, ale od problemów się nie ucieknie. Znaczy, tak, możemy próbować uciekać. Jeżeli tego typu działania polityczne zostaną podjęte, to w perspektywie kilku najbliższych lat Francja po prostu za to bardzo wyraźnie zapłaci. Ja wolałbym, żebyśmy nie rozgrywali politycznie ekonomii. To znaczy ekonomia jednak rządzi się swoimi prawami, a proste zasady to jest z jednej strony prawo popytu i podaży, a z drugiej strony prosta zasada, za swoje rachunki trzeba zapłacić. I czym mniej mamy tych rachunków, albo kiedy jesteśmy w stanie, pokazać większy potencjał do zapłaty zobowiązań, to ten moment, którym dzisiaj mamy, to jest nie tylko
czas, żeby z jednej strony dać sobie troszeczkę oddechu i zmniejszyć deficyt i potencjalnie wpłynąć na dług, ale po drugie zamienić bardzo drogi często dług, a szczególnie ten, który jest za długiem zagranicznym, na dług krajowy, wewnętrzny. Przecież proszę zwrócić uwagę, na przykład Japonia jest bardzo zadłużonym krajem, ale ona jest zadłużona u swoich obywateli. Jest mniej manipulowalna zewnętrznie. My jesteśmy niedużą gospodarką i przy zadłużeniu zagranicznym jesteśmy niestety poddani pewnym manipulacjom, bo co by nie mówić, przez długie lata twierdziło się, czy próbowało się tam wmawiać, że kapitał nie ma narodowości, ma interesy, mają też narodowość i globalizacja jest fajnym hasłem, ale tak naprawdę globalizacja składa się z puzelków poszczególnych interesów. I trochę polemizując, jednak tak jak kapitał ma narodowość, tak ekonomia była, jest i będzie polityczna. I to widać też w pierwszych ich słowach i zapowiedziach działań wspomnianego prezydenta Francuzów, prezydenta Macron, który na przykład z przyczyn, no, tak naprawdę czysto politycznych podnosi temat polskich, głównie polskich pracowników delegowanych i tego, że za chwilę polskie firmy transportowe mogą padać realnie, ponieważ we Francji i w innych krajach unijnych zaczną być, no, po prostu narzucone zostaną zupełnie inne poziomy wynagrodzeń dla polskich pracowników, którzy jeżdżą, pracują i przez pewien czas wykonują pracę w krajach zachodnich, więc ta polityka nam się wszędzie wdziera i w Polsce, i w innych krajach unijnych, i u naszego ulubionego prezydenta Trumpa również. Tutaj panowie mówili o tym, że z Niemców możemy brać przykład, bo rzeczywiście sytuacja budżetowa u nich dobra, ale z kolei mają inne problemy ze starzejącym się społeczeństwem, mają podobno większe niż Francuzi i Brytyjczycy w tej materii. Niestety my też mamy, tutaj już się ten wątek przewijał, że coś należałoby zrobić, żeby to zatrudnienie osób w wieku 55+ zwiększyć. PwC wyliczyło, że to mogłoby przynieść Polsce wzrost produktu krajowego brutto nawet o 45 miliardów dolarów w perspektywie iluś lat. Niestety na razie w tym rankingu oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w tej grupie wiekowej na rynku pracy wypadamy słabo. W gronie 34 przebadanych krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zajęliśmy dopiero 29 miejsce. Mówi o tym Mateusz Walewski, starszy ekonomista w PwC Polska. W ciągu ostatnich lat wartość tego indeksu, prawda, rośnie, ale dzieje się tak samo w innych krajach. Także to, że u nas się te warunki poprawiają, nie oznacza, że awansujemy w tym rankingu. Jesteśmy z nim w tej chwili na jednym z ostatnich miejsc i tak jest od 10 lat. Poprawa wartości indeksu w Polsce wynika na przykład z tego, że od 2003 roku, na którego to roku ta wartość po raz pierwszy była zmierzona, stopa zatrudnienia osób pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w Polsce wzrosła prawie dwukrotnie, ale w innych krajach też rośnie, bo to wynika po prostu ze starzenia się społeczeństwa. No właśnie, niestety i tutaj kilka przyczyn podają ekonomiści z PwC. Po pierwsze, stan zdrowia wielu Polaków oceniany jako słaby albo słaby w rzeczywistości. Po drugie, tradycja, bo szczególnie kobiety często albo opiekują się już rodzicami w podeszłym wieku albo wnukami, czyli dziećmi swoich dzieci. No i wreszcie postęp cywilizacyjny, który też zmienił sposób pracy po prostu w Polsce i czasami te osoby... Zdrowe opiekowanie się chociażby innymi osobami to jest również wkład do dochodu narodowego, jeżeli już mierzymy tutaj PKB, natomiast, czyli produktem krajowym brutto, jeżeli patrzymy na ten parametr jako punkt odniesienia, ale moim zdaniem tutaj możliwości są bardzo duże. Ja osobiście uważam, że my nie będziemy mieli problemów z demografią, jeżeli zrównoważymy społeczeństwo. Tutaj wracam też do tego, co pan dr Bartoszewicz na początku naszej rozmowy powiedział, że te problemy się mogą pojawić. Moim zdaniem mamy dzisiaj bardzo dobrą sytuację, chociażby dzięki zrównoważeniu społecznemu, które już w tej chwili wprowadzamy, idziemy w tym kierunku. Mamy dużo większą liczbę urodzeń niż jeszcze 4 lata temu przewidywali naukowcy, czyli obiektywny punkt odniesienia przewidywali 4 lata temu 20% mniej urodzeń niż faktycznie mamy za pierwsze już prawie 6 miesięcy tego roku. Punkt pierwszy. Punkt drugi, rzeczywiście aktywizacja zawodowa, czyli stworzenie możliwości. Jeżeli my będziemy w gospodarce zwracali uwagę w większym zakresie na innowacyjność, to wbrew pozorom to nie są tylko i wyłącznie młode pokolenia, ale to są również te starsze pokolenia, bo starsze pokolenia przy innowacyjnej gospodarce mają więcej możliwości pracy przy gospodarce imitacyjnej, tam gdzie są linie produkcyjne, tam gdzie jesteśmy zapleczem, jak w tej chwili produkcyjnym dla Niemiec czy innych krajów, a młode pokolenia, te osoby, które zwracają uwagę przede wszystkim na to, żeby mieć jakąkolwiek pracę, mają znaczenie, a w gospodarce innowacyjnej, gdzie decyduje wartość dodana, czyli to, co dodatkowo się pojawia w danym momencie produkcji, czy to usług, czy tworzenia usług, osoby starsze z większym doświadczeniem również mogą mieć swoje miejsce i w związku z tym wydaje mi się, że ten problem demograficzny u nas, on
nie będzie tak duży, jak bardzo wiele osób mówi, że będzie, z uwagi na to, że my mamy bardzo duże możliwości jeszcze, po pierwsze aktywizacji zawodowej, po drugie pamiętajmy, że wciąż mamy nadzatrudnienie w bardzo wielu miejscach, chociażby tutaj z pełnym szacunkiem dla różnego rodzaju administracji publicznej, ale mamy bardzo duże jeszcze nadzatrudnienie w administracji publicznej. Tutaj poprzez cyfryzację będziemy znacznie mniej osób potrzebowali w przyszłości. W związku z czym może się okazać, że my nie mamy aż tak dużych potrzeb, jeżeli chodzi o siłę roboczą. Ponadto bardzo dobrze aklimatyzują się w Polsce osoby z tego samego pnia kulturowego, czyli no chociażby Ukraińcy, a mamy jeszcze inne zasoby możliwe po stronie wschodniej. W związku z czym to zamknięcie, w pewnym sensie konsekwentne zamknięcie granic dla imigrantów, ale dla imigrantów, czy wręcz dla migrantów różnego rodzaju, nie uchodźców, tylko migrantów różnego rodzaju, bo z takimi mamy do czynienia w Europie, jest moim zdaniem bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Czyli nie będziemy mieli kłopotów demograficznych w przyszłości. Taka jest moja teza. Oczywiście nie mam ze swojej strony oceny gospodarki tego, co się dzieje, tak optymistycznego podejścia, ale jakby jestem w stanie wyobrazić sobie, że moglibyśmy sobie z tym poradzić, ale warunkiem w moim przekonaniu jest to, żebyśmy przestali patrzeć na to zjawisko wertykalnie, a spojrzeli horyzontalnie. O co chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy nie patrzyli na zjawisko starzenia się społeczeństwa tylko i wyłącznie właśnie w kontekście rynku pracy i działań podejmowanych na tym rynku, ale popatrzyli troszeczkę szerzej i łączyli działania na rynku pracy ze zmianą na przykład podejścia w systemie ochrony zdrowia i zmiana w systemie edukacji. Dlatego, że jeżeli te trzy elementy zaczniemy jeszcze kultury, jeżeli te cztery elementy zaczniemy ze sobą łączyć, to rzeczywiście tych ludzi możemy zacząć włączać, dlatego że to, na co tutaj Pan zwraca uwagę, że bardzo słaba kondycja na przykład zdrowotna Polaków w tym wieku jest decydująca. Znaczy, jeżeli my z swojej strony mamy nastawiony system ochrony zdrowia pod kątem procedury i skalpela, a nie profilaktyki i rehabilitacji, przecież jak popatrzymy na gospodarkę niemiecką i system, który gwarantuje, że jeżeli człowiek zachoruje, natychmiast go się wciąga z powrotem na rynek pracy przez szybkie działania. W Polsce niestety człowiek chorujący czeka 4-5 lat na reakcję systemu, a wtedy bardzo często już na ten rynek pracy nie wraca. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa, Sławomir Chorbaczewski, ekonomista i Michał Kobosko, Atlantic Council, goście dzisiaj rządów pieniądza i kontynuujemy temat sprzed przerwy serwisu plus. 55 plus właśnie i aktywizacja osób w tej grupie wiekowej. Michał Kobosko. Ja chwaliłem na początku programu programy socjalne i te osłony, którą rząd wprowadza, no jest druga strona medalu i to muszę to jednak tę łyżkę dziegciu dodać, bo program 500 plus tak jak zmniejsza i poczucie i realnie dysproporcje w dochodach, w poczuciu dochodów w polskich rodzinach, no ma jednak ten efekt, który pewnie trudno dzisiaj ocenić, będzie potrzeba trochę dłuższej perspektywy, ale zniechęcania kobiet do powrotu na rynek pracy w wieku, no po wieku, w którym dzieci osiągną 18 rok życia i już tych świadczeń nie będą rodziny otrzymywać. To jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że generalnie polscy pracodawcy nie lubią osób w wieku 55 plus i w wieku przedemerytalnym, niechętnie ich zatrudniają i tutaj no, kolejna decyzja rządu o tym, żeby Polacy od 1 października tego roku mogli wcześniej przechodzić na emeryturę, no nie jest czynnikiem, który wspomoże zatrudnianie osób 55 plus, tak bym powiedział najdelikatniej. A skoro jest ta niechęć przedsiębiorców, czy w takim razie zachęty jakieś finansowe dla nich pomogłyby? Wtedy chętniej by jakieś zachęty dla nich finansowe do tego, żeby właśnie zatrudniali te osoby z grupy wiekowej 55 plus? Tak, ale budowanie gospodarki na mechanizmie zachęt jest troszeczkę niebezpieczne, dlatego że te zachęty no, mają swoje źródło w tym momencie w środkach publicznych. Wszyscy za nie płacimy. Wszyscy za nie płacimy. Dwa, to jest cały mechanizm związany z pomocą publiczną, ograniczeniami stosowania tych narzędzi na poziomie prawa wspólnotowego. My potrafiliśmy w historii już nieraz narozrabiać brakiem kompetencji w stosowaniu pomocy publicznej, a bardziej jakby niebezpieczne jest właśnie takie przyjęcie modelu, że z jednej strony ustawiamy ludzi w kolejce po różnego rodzaju zasiłki, a z drugiej strony, czy też eliminujemy ich z rynku pracy decyzjami generalnymi, a z drugiej strony potem próbujemy swoistego przekupywania, czyli albo pracodawcy, albo ich samych zachęcamy do
tego, żeby jednak wrócili do tego. Trzeba było się zastanowić, czy tak naprawdę ograniczenie, obniżanie wieku emerytalnego, czy w ogóle mówienie o wieku emerytalnym jest zasadne. Ja jestem przeciwny grze w wiek emerytalny, mówię, zostawmy to w spokoju i powiedzmy, że nie ma czegoś takiego jak wiek emerytalny. I każdy decyduje sam, kiedy chce odejść. Ale wtedy pracodawca nie ma tej perspektywy, która tutaj została zauważona, że jeżeli mój pracownik w najbliższych latach przechodzi na emeryturę, to ja ze swojej strony nie mam chęci inwestowania w niego. Ja w ogóle robię coś, co zresztą w Polsce cierpimy na to bardzo mocno. My nie budujemy pamięci instytucjonalnych, pamięci przedsiębiorczości. Ludzie potrafią być zwolnieni z pracy z całym zasobem kompetencyjnym, doświadczeniem, które zbudowali. My tego nie liczymy, nie potrafimy tego docenić, nie potrafimy przygotować takiego mechanizmu, w której osoba młoda wchodząca będzie coachowana i w jakiś sposób przygotowywana do przeniesienia wiedzy od tej osoby starszej zwalnianej, a ta osoba starsza zwalniana będzie miała jakiś system elastyczny pracy, który powoduje, że przedsiębiorcy będzie się tą bezpośrednio opłacało, a funkcjonować z nim, kiedy on jest na emeryturze, dlatego że jego wiedza i kompetencje może być potrzebna. I to jest prosty mechanizm. Znaczy, tacy ludzie, którzy już przejdą na emeryturę, oni nie powinni płacić już składek, no bo te składki w tym momencie można by było jakby uznać, że nie, już nie mówiąc o sytuacji płacenia składki rentowej, która jest absurdalna po prostu, kiedy ten człowiek już nie może wejść na emeryturę, a pracując płaci tą składkę, więc jakiś system powodujący, że my korzystamy z doświadczenia i wiedzy osób starszych i doceniamy ich na rynku pracy, bo ci ludzie mają wielki potencjał, my z taką łatwością generujemy zainteresowanie nad ludźmi młodymi, zakładając, że jakby to jest wielki, największy obszar wzrostowy. Nieprawdą jest. Prawdą jest równowaga społeczna, czyli odnalezienie i tego potencjału w młodych ludziach, potencjału w starszych ludziach i budowania mechanizmów prowzrostowych przy równowadze. Stąd też te propozycje budowania zespołów mieszanych, nawet w firmach, prawda, żeby tutaj to wsparcie. Otóż to, tu jesteśmy na początku drogi, tu pełna zgoda. Michał Kowalski. Nie tylko w gospodarce państwowej, nie tylko w firmach państwowych, spółkach Skarbu Państwa, strasznie łatwo rozstajemy się z osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie, kontakty i tak naprawdę napędzającymi rozwój tych firm. I potem słyszymy, głośne są przypadki, nie będę wymieniał konkretnych firm, ale szczególnie spółka Skarbu Państwa, kiedy przychodzą nowi ludzie, którzy nie mają zielonych kompetencji, nie mają wiedzy, nie mają tak naprawdę umiejętności, muszą się uczyć podstaw biznesu, którym często przyszło im zarządzać. To jest marnotrawstwo, rzeczywiście pewnie trudno to wyliczyć, znaczy ja nie wiem, jak to się wylicza na świecie, ale my nie jesteśmy tak bogatym krajem, żeby sobie pozwolić na wypychanie osób starszych tylko dlatego, że są starsze, albo tylko dlatego, że nie pasują nam, bo pracowały za poprzedniej ekipy. O, w ten sposób. Może czas najwyższy, żeby odejść od filozofii pracy, bo ta filozofia pracy, to przypomnę, była obecna w dziełach jednego też, notabene z niemieckich filozofów, który był bardzo popularny w Polsce okresu powojennego przez 40 lat i nie bardzo nam się to przysłużyło. Czyli to odejście od filozofii pracy było bardzo dobrze w kierunku takiego właśnie filozofii zrównoważenia społecznego, o którym rozmawiamy, filozofii szczęścia, czyli komfortu życia, tego, dlaczego my jesteśmy na tym świecie i dlaczego w ogóle funkcjonujemy. No bo chcemy zapewnić, żeby to życie było w odpowiednim komforcie, w odpowiednich wartościach, czyli zwrócenie uwagi na te wartości rodzinne. A wartości rodzinne to jest kwestia tych wartości, o których mówił też Michał Kołobosko, czyli zwracanie uwagi na doświadczenie, na te wartości, które kierują ludźmi w ich codziennym zachowaniu. Nie nastawionym na pracę, ale nastawionym na bycie częścią społeczności. To jest moim zdaniem bardzo istotne. I jeżeli na to spojrzymy, no to my funkcjonujemy w zupełnie innym środowisku. Jeżeli chodzi o emerytury, kolejny Niemiec, kanclerz Bismarck, który wprowadził emerytury wiele lat temu. I te emerytury były wprowadzone w zupełnie innej rzeczywistości. Nie możemy zwalać dzisiaj na Bismarcka. Tak, ale no, może rzeczywistość gospodarcza była zupełnie inna na te warunki, które były i model, który był wprowadzany. My to ciągniemy, nie zważając na to, że świat się zmienił. Tak, oczywiście. To właśnie chciałem powiedzieć, że zostało to wprowadzone w innej rzeczywistości prawie set lat temu i dlatego naprawdę dzisiaj powinniśmy do tego podejść zupełnie inaczej. Natomiast ja tylko zwrócę uwagę na to, że mówiąc dzisiaj o emeryturach, nie mówimy o tym, że trzeba przechodzić na emerytury we wcześniejszym wieku, jest tylko taka możliwość stworzona. Natomiast to ludzie będą decydowali, każdy od października, każdy zdecyduje sam, czy chce przejść na wcześniejsze emerytury, czy nie. Musi policzyć, czy mu się musi to opłaca, policzyć, ale też musi... Ludzie nie policzą.
ale mogą ludzie spojrzeć z punktu widzenia społecznego, czyli czy oni chcą, czy są potrzebni, bo jeżeli ktoś będzie miał punkt odniesienia, na przykład, że ma rodzinę i być może w tej rodzinie, bo może zajmie się wnukami, a być może sam będzie realizował swoje pasje, czyli odejdźmy jeszcze raz od traktowania pracy jako punktu odniesienia. Całkowicie zgadzam się z Michałem Kowalską, że ludzi nie będą indywidualnie liczyć, bo ludzie niestety nie są tak bardzo złożeni w sensie intelektualnym i tak bardzo chętni do różnego rodzaju operacji intelektualnych, czyli do myślenia, jakbyśmy wszyscy chcieli, musimy sobie to otwarcie powiedzieć, ale chociaż zapewnijmy to zrównoważenie. Będą mieli doradców w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, którzy w razie czego tak pomogą. Żeby ZUS wyliczał i czy też doradcy wyliczali potencjalną wartość emerytury, tylko z tym może też być problem, bo tutaj rozmawiamy o pewnej świadomości wartości pieniądza. Znaczy, jeżeli ktoś sobie wyobraża i ktoś mu powie, że słuchaj, za 20 lat będziesz miał hipotetycznie 2000 nawet czy 5000, no to fajnie dzisiaj brzmi i przy sytuacji, w której gdybym miał te 2-5 tysięcy i wydawał je w dzisiejszych cenach, w kondycji gospodarki, a wartość pieniądza ma swoją zmienność w czasie i trzeba liczyć się z tym, że taka wartość w przyszłości nie będzie miała takiej siły nabywczej. Ale ja chciałbym jeszcze do jedną rzecz zauważyć, która w dyskusji publicznej nie istnieje i w moim przekonaniu jest to największe zagrożenie dla polskiej gospodarki, o czym w ogóle się nie dyskutuje. Mówiliśmy troszeczkę o tym, że nie szanuje się tego starszego pokolenia, a ja dotknę tak zwanej sukcesji, czyli sytuacji, w której, proszę zwrócić uwagę, od 1989 roku po przemianach wielu ludzi założyło swoje biznesy, rozwinęło biznesy, a dzisiaj jest problem. Bardzo ciekawe badanie wyszło firm rodzinnych, które powiedziało, że młodsze pokolenie nie chce przejmować swoich firm, swoich ojców, swoich matek. To jest potężne zagrożenie dla polskiej gospodarki, dlatego że co się stanie? Albo te firmy zaczną być skupowane i de facto staną się elementem gry, rozgrywki dla jakiegoś funduszu inwestycyjnego, który zechce uzyskać chwilowe wartości, albo będzie mieli sytuację sukcesji, ale niekompetentnej, która spowoduje, że te firmy po prostu zaczną upadać. I coś, co przez ostatnie 30 lat, de facto 27 lat ciągnęło polską gospodarkę, to właśnie ci mikro, mali przedsiębiorcy ze swoimi firmami rodzinnymi, tak stanie się to potężnym zagrożeniem. I my dzisiaj, myśląc o budowaniu tego potencjału tych ludzi starszych, powinniśmy również patrzeć w kategoriach sukcesji, bo to nie jest tylko pracownik administracji, to nie jest tylko pracownik najemny, ale to jest przede wszystkim również człowiek, który dzisiaj ma 60-70 lat, a zarządza przedsiębiorstwem i nie ma chęci podjęcia jego biznesu, nie ma chęci jego kontynuacji. Bez tej kontynuacji czkawkę, którą będzie polska gospodarka miała w ciągu 5-10 lat, to będzie mieli bardzo duży problem, żeby się jakby pozbyć negatywnych aspektów tego działania. Jako intensywny praktyk gospodarczy, ja tylko powiem, że moim zdaniem jest to potężna szansa też dla polskiej gospodarki, dlatego że my mamy olbrzymią szansę przejąć tego typu przedsiębiorstwa. Na przykład w Niemczech, moich ulubionych, do których znowu wracam, jest bardzo dużo polskich przedsiębiorców, bo ja uważam, że polscy przedsiębiorcy są bardzo dobrzy, bardzo przedsiębiorczy, bardzo inteligentni, chętni do pracy, przede wszystkim energiczni. Ja tu podziwiam zawsze, jak na basenie spotykam Michała Kowalskę, jak tam pracuje, żeby tę energię zdobyć, żeby tam więcej. Bardzo dziękuję. I to jest cały czas tego typu po prostu podejście polskich przedsiębiorców. Dlatego uważam, że to jest szansa. Najgorszą rzeczą w gospodarce w ogóle, która jest, i to właśnie ludzie nauki, tacy jak pan dr Bartoszewicz, na to zwracają dużą uwagę, to drugie pokolenie niekoniecznie jest najlepsze do przyjęcia biznesu. Bardzo często dopiero to trzecie pokolenie, albo na przykład wyjście polskich przedsiębiorców do Niemiec, przyjmowanie przedsiębiorstw niemieckich, to jest moim zdaniem bardzo ważny kierunek myślenia. No, czyli jeszcze tutaj sporo przed nami. A swoją drogą, bo tutaj pan wspominał, żeby zrezygnować z wieku emerytalnego, jest kraj na świecie, gdzie nie ma takiej granicy i takiej definicji? Chyba na razie nie. Może będziemy prekursorami. Ale to jest właśnie problem, polega na tym, że my zawsze szukamy, że coś na świecie jest. A to, co na świecie jest, niekoniecznie musi być tak dla nas. Często mówimy, że coś gdzieś funkcjonuje prawidłowo, tylko moment wdrażania tych rozwiązań. To były zupełnie inne warunki. Ja zawsze przypominam sobie taki fragment z książki z fizyki ze szkoły podstawowej, który mówił: dwa razy się do tej samej rzeki nie wchodzi. Więc nie wchodźmy do rzek, szczególnie takich, których nie znamy, i nie twierdźmy, że jeżeli czegoś na świecie nie ma, to nie znaczy, że nie musi zadziałać zawsze w Polsce pierwszy raz. Pierwsi właśnie. To wtedy inni powiedzą, że jest w Polsce, jest i zadziałało. Tak. Dzisiaj koniec roku szkolnego, Dzień Ojca, ale też pierwsza rocznica referendum w sprawie Brexitu, które zakończyło się decyzją taką, że Wielka Brytania zamierza opuścić Unię Europejską. Zaczyna się ten proces powoli, ale na razie zamiast katastrofy gospodarczej są całkiem dobre statystyki, jeśli chodzi o wyniki gospodarki brytyjskiej. W zasadzie spadek z konkursu funta to na razie taka największa szkoda
gospodarcza. Z drugiej jednak strony, dzisiaj chociażby na pierwszej stronie Rzeczpospolitej możemy przeczytać, że alarm podnoszą brytyjscy producenci owoców, bo po raz pierwszy u progu sezonu zbiorów nie stawiła się połowa pracowników z Europy Wschodniej. Wcześniej szpitale też ostrzegały, że liczba pielęgniarek z Polski i innych krajów naszego regionu ubiegających się o pracę w Wielkiej Brytanii spadło o 90%, czyli na razie jest dobrze, a będzie za chwilę gorzej. Jeśli możemy sparafrazować brytyjskiego tym razem, nie niemieckiego, autora Szekspira, no to źle się dzieje w państwie brytyjskim, bardzo źle. Dlatego, że Brytyjczycy, brytyjski premier, kolejny premier, po raz drugi zrobił kolejny błąd, mianowicie pierwszy przegrał wybory, można powiedzieć referendum związane z tak zwanym Brexitem, kolejny premier popełnił kolejny błąd, kolejne referendum, czy kolejne tym razem już wybory parlamentarne, które przegrał. Tam się bardzo źle dzieje, nieracjonalne decyzje Brytyjczycy podejmują. Brexit moim zdaniem jest kolejną nieracjonalną decyzją i moim zdaniem postawię śmiałą tezę. Jesteśmy w programie Polskiego Radia 24, rząd za pieniądze, więc jeżeli chodzi o pieniądze, to zdecydowanie rządy pieniądze, wręcz ja zawsze rząd za pieniądze, to jest moim zdaniem bardzo ciekawe skojarzenie, co prawda inne RZ, ale bardzo ciekawe skojarzenie, więc ja tu z pełną świadomością, śmiałością to o tym mówię. Brytyjczycy popełniają olbrzymi błąd, jeżeli chodzi o Brexit i moim zdaniem, to powiem w tym programie, do Brexitu nie dojdzie, będą różnego rodzaju zawirowania, zamieszania i Brexitu nie będzie. To jest korzystne dla Polski, korzystne zarówno gospodarczo, bo na tym musimy się koncentrować, jak i politycznie. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to dla nas jest to partner w Unii Europejskiej, dla nas jest to bardzo istotne. My co prawda mamy już unijne instytucje, unijną Frontex, czyli instytucje zajmującą się ochroną granic unijnych. Nie zabiegamy aż tak intensywnie, wiceminister spraw zagranicznych wyraźnie powiedział, że nie będziemy zabiegać intensywnie kolejne instytucje unijne. Niemniej jednak jesteśmy krajem świetnie przygotowanym do przyjęć takich instytucji unijnych. Dla Frontexu w tej chwili zapewniliśmy kolejne możliwości wzrostu, rozwoju, bo to jest niezbędne dla ochrony tych zewnętrznych granic. W związku z czym idealnie pozycjonowani, żeby korzystać z tego, że Wielka Brytania nie przeprowadzi Brexitu. No tutaj się w pełni zgadzam, bo od kilku miesięcy też mam takie poczucie, że to... I możemy być zaskoczeni, bo te rocznice referendum będziemy obchodzić i one będą tak się odbywały. Nawet w czasie przestaniemy nawet kojarzyć, z czym to nam się ma negatywnym kojarzyć. A Brytyjczycy będą próbowali wynegocjować. To są świetni gracze. Znaczy, jeżeli nam się nawet wydaje, że oni w tym momencie popełniają jakiś błąd, to tak do końca w to nie wierzę, bo gdzieś tam to rozgrywają w sposób, który może spowodować, że usiądą jeszcze raz do stołu i wejdą, w cudzysłowie, drugi raz do Unii Europejskiej na zupełnie lepszych warunkach, nowych warunkach, w nowym modelu. Jeżeli chodzi o te instytucje europejskie, warto jest o nie walczyć, dlatego że ten Frontex, który został zauważony, mamy jeszcze nadzór bankowy, mamy jeszcze nadzór lekowy. Problem główny w Polsce polega na tym, że my możemy... Konkurencja Urząd Nadzoru Bankowego też jest duża, bo to tak, i Frankfurt, ale bank, Paryż... Ale bank jest, nadzór bankowy, dlaczego jest dla nas istotny? Dlatego, że po pierwsze on nie bez przyczyny jest w Wielkiej Brytanii, dlatego że Wielka Brytania nie była w strefie euro, a ta instytucja z natury powinna nie być w strefie euro, czyli powinna być poza, w państwie, które jest poza. Jesteśmy największym państwem, które jest poza strefą euro, więc jakby naturalne prawo mamy i powinniśmy to wziąć bez dyskusji. Nawet jeżeli leki są większe w sensie zasobu ludzkiego, które moglibyśmy zatrudnić, to bardziej większy wpływ byśmy mieli na gospodarkę europejską, gdybyśmy mieli nadzór bankowy. Ale co jest bardzo niebezpieczne i to warto jest zauważyć, my niestety mamy problem z funkcjonowaniem tych instytucji. Frontex też ma taki problem, dlatego że u nas nie ma dużo chętnych do pracy obcokrajowców w tych instytucjach, a te instytucje wymagają jakby Europejczyków, mieszanki krajów z Europy. My mamy we Frontexie teraz zatrudnionych 50% Polaków, druga 50% to są obcokrajowcy z różnych państw. Jak my ogłaszamy chęć zatrudnienia, niestety obcokrajowcy nie chcą do nas przyjeżdżać. I tu musimy, znaczy mówię ci z Francji, z Niemiec, z Hiszpanii, a ich obecność gwarantuje, że nikt nie będzie za chwilę podważał, że źle została lokowana instytucja. I powinniśmy zadbać o to, by właśnie ci ludzie z innych krajów Europy chcieli w Polsce reprezentować instytucje europejskie, bo to nie jest gra o to, żebyśmy mieli 100% tej instytucji dla siebie, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli gwarancję, że ta instytucja u nas będzie funkcjonować, a gwarancją jest to, że przedstawiciele i obywatele innych państw również w interesie danej instytucji pracują w naszym kraju i wtedy na tym zyskamy, więc powinniśmy bardzo o to zacząć zabiegać. Michał Kobosko. Zaczęliśmy od Brexitu i błyskawicznie wracamy do Polski, do Frontexów i tak dalej, ale o samym Brexicie, jeśli można, rzeczywiście jest rocznica
referendum. Gospodarka, jak pani redaktor powiedziała, brytyjska, ma się nieźle. Przepraszam i trudno byłoby oczekiwać innej sytuacji w gospodarce brytyjskiej, bo przez ten rok nie wydarzyło się nic z Brexitem. Realnie nie wydarzyło się nic. Minął rok od referendum. Społeczeństwo brytyjskie zagłosowało. Jest to ważna decyzja. W Wielkiej Brytanii, jak w każdym kraju demokratycznym, w pełni jest szanowana decyzja wyborców. W związku z tym politycy realizują plan Brexitu, tylko że tak go właśnie realizują, że tak krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Sam pomysł wyborów na Wyspach Brytyjskich miał być takim świetnym zagraniem pani prezes May, okazał się totalną kompromitacją pani prezes May. Jest chaos w polityce brytyjskiej w tej chwili. Nie potrafią brytyjskie partie, partia Torysów i partia irlandzka unionistów, nie potrafią stworzyć koalicji. Być może Wielka Brytania idzie ku kolejnym za chwilę wyborom. Nic się nie dzieje, w związku z tym była jedna sesja, jedno spotkanie negocjatorów unijnych i brytyjskich. Realnie jest czas, jest półtora roku na wynegocjowanie dealu, przepraszam za to słowo, między Wielką Brytanią a Unią, dealu rozwodowego, który jednocześnie miałby być wstępem do dealu pod tytułem jak my potem będziemy ze sobą żyć, Wielka Brytania i Unia Europejska. To jest nierealne w wydaniu i unijnym, i brytyjskim, żeby w tym czasie, tak krótkim czasie, minimalnym osiągnąć takie porozumienie. Będziemy to na pewno obserwować w poniedziałek. Teraz ma być opublikowany szczegółowy dokument przedstawiający założenia propozycji Brytyjczyków w sprawie tego rozwodu. A jeszcze korzystając z obecności Michała Kobosko w studiu, chciałam podpytać o Wrocław Global Forum, bo jest pan też dyrektorem tego forum. Forum od 7 lat było organizowane we Wrocławiu, w tym roku po raz pierwszy będzie w Warszawie, więc nie będzie się nazywać Wrocław Global Forum, będzie się nazywać Global Forum. To konferencja transatlantycka, gdzie rozmawiamy przede wszystkim o gospodarce i o tym, co jest ważne w relacjach gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi i Ameryką Północną, a Unią Europejską właśnie. No właśnie, powiedzmy, dlaczego są te przenosiny i czy kosztuje to dużo zdrowia, stresu, cierpliwości? Z Wrocławia, miasta, które kochamy, lubimy, które jest jednym z najpiękniejszych polskich miast, do Warszawy wzięły się wyłącznie z tego, że 6 lipca będzie w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, że w związku z jego wizytą, która miała się również odbyć we Wrocławiu, będzie w Warszawie. Także w Warszawie odbędzie się spotkanie prezydentów krajów Europy Środkowej, regionu Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Kilkunastu, mamy nadzieję, prezydentów przyjdzie do Warszawy, spotka się z prezydentem Trumpem i jednocześnie odbędzie się Global Forum, konferencja, którą organizujemy co roku i cieszymy się, że no, w takiej atmosferze przy okazji wizyty, pierwszej historycznej wizyty prezydenta Trumpa w Polsce będziemy mogli tę konferencję przeprowadzić. No właśnie, ciekawie może być Sławomir Chłopaczewski. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, że prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki przyjeżdża do Polski. Bardzo dobrze właśnie, że pan Michał zwraca uwagę na to, że to jest ten powód przenosin, bo oczywiście innego powodu nie ma. W Polsce w ramach tego zrównoważonego rozwoju, o którym mówimy, powinniśmy też zwracać uwagę na inne ośrodki, nie tylko i wyłącznie na Warszawę. Wrocław jest takim bardzo silnym, bardzo prężnym ośrodkiem, jak i wiele innych ośrodków. I moim zdaniem właśnie ten rozwój, zwracanie uwagi na inne ośrodki, chociażby jest bardzo ważny dla słuchaczy PR24, no bo PR24 nie dociera na przykład dzisiaj do bardzo wielu ośrodków wojewódzkich, bo nie ma pokrycia technicznego. A w ramach pokrycia technicznego i w ramach tego zrównoważonego rozwoju powinniśmy też zwiększyć cyfryzację w Polsce, bo to jest bardzo ważny kierunek. Mamy zdecydowanie zbyt niski dostęp do internetu. Dzisiaj internet jest tak naprawdę punktem odniesienia, źródłem informacji. Nie ma encyklopedii jako takiej papierowej praktycznie w użyciu. Jest internet jako punkt odniesienia edukacyjny również. Powinniśmy zwracać uwagę na edukację. Edukacja będzie nam zdecydowanie pomagała w przyspieszeniu rozwoju gospodarczego i również w przyspieszeniu włączenia do gospodarki tych wszystkich osób, które do tej pory były wykluczone, a osoby tak zwane starsze, jak to pan Bartoszewicz na początku przedmiotu, czyli 55+, oczywiście wracają również na rynek nie pracy, tylko na rynek społeczny, częścią rynku społecznego jest rynek pracy, bo internet. Tak, tutaj, to oczywiście pomimo tego przytyku do tego, że ja rozpocząłem to nazywać w sposób oczywiście, ale to wynikało tylko i wyłącznie z opisów poszczególnych populacji, czy części populacji. Nie chciałem, zaznaczyłem, że nie chciałem nikogo urazić w tym momencie. Ja bym chciał wrócić troszkę do edukacji, bo edukacja była zaznaczona, tak już kończąc. Dzisiaj jest ostatni dzień szkoły. Gratulujemy wszystkim dzieciakom, które zakończyły i osiągnęły swoje wyniki, nauczycielom za to, że coś sensownego zrobiły dla tych dzieciaków, ale
prosiłbym minister edukacji, żeby jednak zaczęła reformować szkołę pod kątem tych potrzeb nowoczesnych technologii, a nie tylko lat spędzania w szkole. Dziękuję. A mówiliśmy o Wrocław Global Forum. Tutaj też relacje w Polskim Radiu 24. Michał Kozłowski, doktor Antoni Kaczewski, Hans Sławomir Michał Kaczewski, ekonomista. Pozdrawiamy wszystkich ojców Światowych. Dzieci nie zapomniały. Także